kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Właśnie robię odżywkę dla moich kwiatów. Zaparzyłam kawę w tym ekspresie Melity, który zresztą uwielbiam i polecam wam go. Jest naprawdę rewelacyjny. I z tych fusów ponownie je zalewam, robię taką odżywkę do kwiatów, do skrzydła kwiatów. One uwielbiają coś takiego. I ten jeden kupiłam w Biedronce i on mi zaczyna żółknąć. Moja mama cały czas mi powtarza, że one robią bardzo dużo wody, więc podlałam tak sowicie. I podlewałam już od jakiegoś czasu i teraz okazało się, że on ma po prostu trochę za mokro, więc go przesuszyłam i te liście zaczęły żółknąć, więc coś najwidoczniej źle robię. Stwierdziłam, że tą odżywkę przygotuję, domową odżywkę z tej kawy, więc zaraz się tym będę zajmować. A ten z kolei skrzydłokwiat kupiłam w IKEA. I naprawdę mi się świetnie trzyma. Miałam kiedyś taką opinię o roślinach z IKEA, że są takie mało wytrzymałe, a tutaj proszę bardzo, coś zupełnie innego, zupełnie mylna była ta moja teza, więc zrobię im takie ekstra dzisiaj pampering. Może jeszcze z tym bananem, ale to za chwilę nie będę tego wszystkiego mieszać, bo jeszcze wsadzam skórkę od banana do wody na 24 godziny i później podlewam roślinę. To jest też taka naturalna odżywka i też bardzo fajnie to się sprawdza. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na haul, który lubimy najbardziej, czyli to jest taki home decor hall organizacyjny, bo wyobraźcie sobie, że byłam w hurtowni, której jeszcze nie odkryłam. Generalnie wydaje mi się, że tam najwięcej wszystkich tych restauracji czy miejsc na wynos przyjeżdża, bo tam jest mnóstwo pudełek, takich opakowań cateringowych, takich pojemników białych z takiego styropianu czy bambusowych, drewnianych, ale jest też bardzo dużo takich cateringowych różnych rzeczy. Więc pomyślałam sobie, że tam wpadnę i zobaczę, co w trawie piszczy, bo będę organizowała dość dużą imprezę swojej urodziny, które się zbliżają wielkimi krokami. I chciałam zaprosić parę, może trochę więcej niż parę, swoich najbliższych znajomych, więc będzie się działo. Ludzi będzie dość sporo. Dokładnie jeszcze nie wiem, bo oni wszyscy są pewni tej daty, ale no na pewno ponad 30 osób. I stwierdziłam, że robię to w domu, bo na początku myślałam, że zrobię gdzieś w jakiejś knajpie, może gdzieś w jakimś innym miejscu, ale stwierdziłam, że imprezy w domu są naprawdę najfajniejsze. Co prawda trzeba się trochę postarać, trzeba włożyć dużo pracy, dużo przygotowań. I trzeba po prostu też no, nastawić się na to, że jesteśmy gospodarzami takiej imprezy, więc to też inaczej się zupełnie spędza czas, ale ja lubię przyjmować gości i mi to tak bardzo nie przeszkadza, jak sobie zaczęłam myśleć i stwierdziłam, że na początku myślałam, żeby zamówić coś, jakiś catering, ale później stwierdziłam, kurczę, przecież to nie jest nic trudnego, mogę to wszystko zrobić sama. Poproszę moją mamę, może mi coś zrobi. Moja mama też chętnie zawsze czuje się potrzebna. Jak proszę, może mi zrobi jakiś bigos czy cokolwiek. Te jedzenia będą na pewno najpyszniejsze. Natomiast stwierdziłam, że kupię parę rzeczy. Nie to, że chcę, żeby to wyglądało, jakby to był jakiś catering, nie wiadomo jaki, ale stwierdziłam, że to będzie takie fajne, pomysłowe i to będzie coś innego, coś ekstra. No i tutaj mam wielką siatę. Pamiętam, od razu wam mówię, jak się nazywa ta hurtownia, bo pewnie będziecie się mnie pytać, bo tak naprawdę pokazała mi ją moja mama, a z kolei mojej mamie pokazała jakaś inna koleżanka, znaczy pokazała jej miejsce, więc ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. I tutaj mam parę rzeczy, które są na imprezę, ale nie tylko, bo kupiłam na zapas. Zacznę od takich ciekawych właśnie łódeczek. Te łódeczki bardzo często są na różnych eventach, często jak zamawiam jakiś catering, to w tych łódeczkach to przychodzi. Ja sobie pomyślałam, że te łódeczki fajnie mi się sprawdzą na takie przystawki, bo też z uwagi na to, że będzie trochę tych osób, to myślę, że to będzie trochę taka impreza siedząco-stojąca, więc chciałam przygotować jedzenie na talerzyk, żeby każdy sobie mógł wziąć talerzyk i jeść widelcem, czy właśnie takie finger food do ręki, bo tak jest wygodniej. Nie będę w ogóle podawała dużych talerzy, będę podawała mniejsze i nie będę też w ogóle podawała noży, więc też wszystko to, co będę przygotowała na ciepło, na przykład to, co będzie w wymarach i tak dalej, to będzie w małych kawałkach, żeby nikt się nie musiał tym przejmować. Więc takie łódeczki, których jest 50 sztuk i tutaj pomyślałam, że zrobię trzy opcje mam, jakąś sałatkę, jakąś pastę i jeszcze takie jedno danie, ale na pewno takiego vloga z organizacji, z przygotowań wam nagram, bo wiem, że uwielbiacie takie filmy i ja też uwielbiam takie filmy, uwielbiam to organizować, przygotowywać dla was. Ja tutaj jeszcze wzięłam takie patyczki, to są takie patyczki do koreczków, te łódeczki są bambusowe, bo były plastikowe też, były plastikowe miseczki, ale ja wziąłam takie
bardziej ekologiczne. I to są takie patyczki, które oczywiście później też można wykorzystać, bo ich jest tutaj 250, więc na pewno 250 raczej nie użyję. A my często robimy jakieś imprezy, często zapraszamy gości, więc to się nie zmarnuje. Nie wiem, czy te udeczki 50 to może. To tak wygląda. Były tam na przykład takie opakowania do popcornu, jakieś takie, wiecie, wielkie opakowania na tort, jakby ktoś miał ochotę. No jeszcze nic nie było świątecznego, ale święta już za pasem, więc w wielu miejscach te świąteczne rzeczy będą. Dam słomki, które też fajnie będą się sprawdzały właśnie na naszą imprezę. Też trzy rzeczy zamówiłam przez internet, bo potrzebuję i pokażę Wam, jak przyjdą do mnie. Więc to są takie kolorowe słomki. Generalnie ja na przykład takie słomki też kupuję w tych sklepach typu Pepco, typu Teddy i tak dalej. Akrze one są. To na przykład jest z Pepco, to jest z Teddy. Tak myślę, bo to jest 5 zł. Tak Teddy. Pasuje ta metka. Jeszcze mam parę różnych rzeczy, tak jak na przykład organizowaliśmy tą komunię, to mam jeszcze na takie babeczki, takie kokilki, to kupiłam też w internecie, gdzieś znalazłam, gdzie to kupiłam, teraz sobie przypomnę, szukajcie, chyba Party Box albo coś takiego. A tutaj mam takie cukrowe łabędzie, które też właśnie miały być wykorzystane na komunię, ale nie wykorzystaliśmy tego, bo ja też zamówiłam jakieś ciasteczka i one były piękne, nie wymagały po prostu dodatkowej dekoracji, ale kto wie, zobaczymy. Jeszcze trochę czasu jest do tej imprezy. Następnie wzięłam takie trzy opakowania serwetek limonkowych. Kupiłam też obrusy. Te obrusy są jednorazowe, z takiej rolki, zaraz Wam je pokażę. No nie jest to mistrzostwo świata, ale ja chcę ustawić takie cateringowe stoły. Trzy. I na te cateringowe stoły chcę poukładać jakieś tam przekąski, ciepłe dania, desery. Chcę to tak po prostu na sekcje podzielić. No i myślę, że dam radę, jakoś tam opracuję strategię z tymi obrusami. Ja mam jeden taki stół cateringowy dodatkowy, ale moja sąsiadka ma dwa i też mi pożyczy. I oczywiście jak ona coś organizuje, to ja też jej tam pożyczam, pomagam. Ale ona mi te stoły pożyczy, więc jestem zadowolona, bo chcę je ułożyć trzy obok siebie. No i pomyślałam, że czemu by nie, zupełnie bym na to nie wpadła, bo ja pewnie bym kupiła jakieś różowe serwetki fioletowe. I pomyślałam, nie, będą limonkowe, coś innego. A jak nie, to się kupi inne, bo jeszcze wzięłam takie, wiecie, że ja robię. Ja po prostu zawsze serwetki u siebie w domu mam i może dlatego Wam pokazuję często te serwetki, bo ja zwracam na to uwagę, wydaje mi się, że z serwetką ten stół jest taki bardziej dopieszczony. Wzięłam jeszcze takie serwetki z listkami. Do tego takie piękne, bardzo mi się one podobają. Nieświąteczne, bo właśnie tych świątecznych teraz będzie od groma, a do świąt jeszcze trochę czasu. Ja wiem, że to już się wszystko zaczyna pojawiać, ale bez przesady, no, mówmy się. I tutaj mam jeszcze taki, bardzo mi się ten wzór podoba. W ogóle lubię ten wzór we wnętrzach. Ja bym chyba nie mogła takiego wnętrza mieć, ale bardzo mi się podobają na przykład czasami, jak są urządzone meksykańskie haciendy. To wygląda naprawdę super, tak przytulnie, tak klimatycznie bardzo. To wzięłam. W razie czego wzięłam papierowe talerzyki. Nie plastikowe, tylko papierowe. Były też plastikowe oczywiście. Ja szczerze mówiąc nie lubię podawać papierowych talerzyków, jak zapraszam gości, czy robię jakieś większe imprezy, czy na przykład jakichś takich sztućców jednorazowych. Wiem, że jest trochę więcej zmywania i tak dalej, ale po prostu na pewno wystawię talerzyki takie białe, zwykłe, mniejsze i większe, ale nie te największe. I będzie ich moim zdaniem wystarczająco, też zawsze można to pozmywać w trakcie. To nie jest jakoś dla mnie wielki problem, wiem, że dla wielu ludzi to jest problem. Dla mnie to jest problem, ale w razie czego wzięłam takie talerzyki, też nasze dzieci z dziećmi sąsiadów się uwielbiają bawić na zewnątrz, ups, coś mi tu spada, i też czasami robią sobie jakieś tam pikniki, oczywiście wszystko jest pod naszym wzorem, no teraz może za pikniki nie do końca, ale one uwielbiają sobie tam organizować coś, więc w razie czego to się też wykorzysta, to jest też fajna podkładka czasami pod jakieś prace, nie wiem, z brokatem moim ukochanym,
ale wzięłam te talerze w razie czego po prostu. I większej filozofii tutaj nie mam, żeby to pisać. I jeszcze coś takiego wzięłam właśnie z myślą o dzieciach, bo też ja tego na imprezie nie podam. To są takie małe miseczki. Te miseczki są uwielbiane po prostu przez dzieci, bo one są takie słodziutkie, malutkie. I tutaj mamy, pokażę Wam, jak to wygląda. Na przykład można sobie wsadzić, tutaj mamy tych miseczek, 25 sztuk. I do tych miseczek można na przykład każdemu dziecku dać trochę popcornu, jakieś żelki, nie wiem, lody, galaretkę. Tak może na szybko, żeby ją wstawić do zamrażarki. Albo lodówki, bardziej lodówki, żeby szybko smażała. Natomiast to jest taka mniejsza porcja, na przykład ten popcorn. Ja nie mogę na to patrzeć, jak po prostu dzieci chodzą z wielkimi paczkami, więc myślę, że to jest taka idealna porcyjka. No, także są kolorowe i to bardziej z myślą o dzieciach. Nie wiem, z tego coś można też zrobić, prawda? Jakieś tam DIY-e i tak dalej. No wzięłam to. Po prostu. Na pewno nie z myślą o tej imprezie. I tutaj jeszcze znalazłam taki topper na tort. To wygląda bardzo fajnie. I myślę, że jak zrobię ten słodki stół, to na jedno z tych może ciast, które kupię. Bo myślę, że akurat już ciast nie będę piekła, już to sobie odpuszczę. Chcę kupić jakieś ciasta, mniejsze, większe, więc na pewno taka dekoracja nie zaszkodzi. Nie wiem, co z tymi serwetkami, dajcie znać, co myślicie. Bo chciałam najpierw takie brzoskwiniowe, ale brzoskwiniowe na tle białych obrusów to nie będzie dobrze wyglądać. Ja będę miała białe obrusy i białe talerze, bo ja mam u siebie białe talerze, białe obrusy i uważam, że to wygląda najlepiej. Znaczy dla mnie to wygląda najlepiej, bo każdy ma co innego, wiadomo. Chciałam też takie chusteczki. No takie najzwyklejsze, idealne do jakiegoś boksa, do takiego opakowania. Ja miałam kiedyś takie opakowanie, ono się rozwaliło, więc nie mam. No ale chusteczki się zawsze przydadzą, więc były. Do tego wzięłam, bo tam była taka sekcja też chemiczna, Domestos i Clean. Chyba tego Cleana nigdy nie miałam. Ja od czasu do czasu sobie kupuję ten Clean, bo lubię go. Zresztą nawet kiedyś, jeżeli mnie oglądaliście, to było parę lat temu, tak mi się wydaje, miałam współpracę z Cleanem i oni się do mnie odezwali dlatego, że ja tego produktu używam, jego pokazuję. No i jak widzicie, używam go cały czas. Więc wszystko tutaj jest przemyślane. Mam też takie widelczyki, które wzięłam w razie czego albo trochę na tą imprezę, albo trochę, wiecie co, żeby posadzać do jakichś koreczków, no bo jak coś będzie cięższe, to te patyczki nie do końca się sprawdzą. Albo na przykład do śniadaniówki, żeby było. To jest jedyna rzecz plastikowa, którą kupiłam. W sumie nie wiem, po co ja to kupiłam. To są takie mieszadełka do, wiecie gdzie, do drinków. Golfowe. Nie wiem, bo i tak będzie więcej osób. No ale nie wiem, jak to wylądowało w moim koszyku. No tak jakoś się stało. Tutaj jeszcze wzięłam takie mniejsze patyczki do grilla. Albo do szaszłyków, no niekoniecznie to musi być grill. No i jeszcze mam tutaj tak świeczki i takie tace wzięłam. Jeszcze ściereczki. Na te tace tak naprawdę namówiła mnie moja mama, bo ja myślałam, żeby wszystko przygotować w półmiskach i generalnie taki mam też plan. Ale moja mama mówi, słuchaj, weź te tace, zrobisz tutaj na przykład deski serów, wędlin, to wszystko będzie przykryte, nie będzie tego widać i będzie to trochę wygodniejsze, trochę po prostu mniej pracy przy tym sprzątaniu. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale jeżeli tego nie wykorzystam, to wiecie co, pomyślałam sobie, że zawsze jak na przykład do kogoś pójdę z jakimś ciastem, czy kupię jakiś tort, czy nie wiem, różne rodzaje ciast, można to zanieść. Także zobaczymy, czy to wykorzystam. Myślę, że mogę to wykorzystać, bo tutaj udekoruję jakąś tam sałatą, wędliny, wiecie, takie rzeczy. Ja z tego wzięłam trochę więcej. Znalazłam super ściereczki, wiecie, że ja uwielbiam takie rzeczy, nie mogłam się powstrzymać. Ściereczki z mikrofibry, profesjonalna ścierka do szkła, wielokrotnego użytku. Ja mam taką jedną ściereczkę do szkła i albo ja ją kupiłam w Action, albo kupiłam ją w takim zestawie paru ściereczek, jedna właśnie była i to była najlepsza ściereczka, jest nadal oczywiście do szkła, do lustership. Albo to było gdzieś w jednej paczce i tak mi się wydaje, na 99%, że to jest w Action. W ogóle moja sąsiadka była w takiej hurtowni,
słuchajcie, Młomianek, powiedziała, że jest taka hurtownia. Jak się jedzie na Broniszę też, wiem, że jest taka hurtownia z tymi wszystkimi rzeczami, balony, słomki, właśnie super, bo w tej nie było za dużego wyboru, ja bym na pewno wyszła z większą ilością koszyka w środku, bo gdybym widziała jakieś fajne rzeczy, to na pewno bym je brała, a tam nie było za dużego wyboru, no tak szczerze. Wiem, że jest koło Mianek taka hurtownia. Jedna moja koleżanka mieszka niedaleko Ursusa, też mi coś takiego wspominała. Jakoś tam zażeraniem jest taka hurtownia. Coś takiego, no to trzeba popatrzeć po prostu w internecie. I widziałam też małe wkłady do kleju, pałeczki, bo ostatnio kupiłam w Tigerze, chciałam powiedzieć, w Tedim, tylko większe, takie grubsze i one mi nie pasują. Także to są moje zakupy szalone, wszystkie organizacyjne i jeszcze na pewno będę bliżej terminu coś organizowała. Ja lubię być trochę wcześniej przygotowana, już mniej więcej mam plan, co zrobię i jak to będzie wyglądało, ale jeszcze muszę chwilę pomyśleć. No też nie wiem dokładnie, ile będzie osób. Raczej będzie tych osób dużo. Ja generalnie, wiecie co, tak szczerze, to zawsze mam pełną frekwencję. No, może tam ktoś odpadnie, dwie, trzy osoby, cztery, ale tak to wszyscy zawsze chętnie przychodzą do nas, z czego się ogromnie cieszę. I też to zależy, jak wcześniej poinformujemy naszych gości, prawda? Co planujemy, jeżeli ich poinformujemy wcześniej, to oni też bez problemu sobie mogą jakoś tam dostosować to. Ja staram się trochę wcześniej moich gości informować, bo większość z tych wszystkich osób ma, znaczy wszyscy mają swoje obowiązki, większość ma dzieci, więc też trzeba to jakoś zorganizować, tak? Poprosić kogoś, kto się nimi zajmie, czy tam dzieci pojadą do babci, czy co i jak, jakoś tak, więc każdy wie wcześniej i mam nadzieję, że wszyscy dopiszą. I jeszcze chciałam Wam pokazać nowości, które do mnie przyszły z Art Deco. To są palety. I powiem Wam, że te palety wyglądają przepięknie. Nie dość, że to mają takie opakowania. Ja też nie chcę wszystkich, wiecie co, otwierać, bo mam taki jeden niecny plan, o którym się niedługo dowiecie. Chciałam też Was zacząć obdarowywać. I tutaj jest taka fajna paletka. Znaczy wszystkie są fajne, wszystkie. Ale chciałam Wam pokazać tą jedną. W ogóle zwróćcie uwagę na te kolory. Takie nudziaki. To są paletki metalicznych cieni. Zobaczcie, jakie ładne opakowanie. W ogóle to Art Deco ma piękne różne swoje opakowania. W ogóle fajne produkty. O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Nawet można z powodzeniem tego użyć. Wiecie co, ja bym tego użyła jako bronzera. Rozświetlacza bronzera. Takie delikatne muśnięcie. Tutaj mamy. O. Fajne, nie? Bardzo mi się podoba. Bomba. Ja lubię takie kolory. Zresztą nie tylko ja. Także palety są. Można się rozglądać za nimi. Z Art Deco. I śledźcie też kanał, bo będę dla Was szykowała różne niespodzianki. Zbliża się wielkimi krokami grudzień i dostaję od Was mnóstwo wiadomości. Wiem, że wszyscy z Was chcą vlogmasy, więc intensywnie się nad tym zastanawiam i na pewno filmy oczywiście w grudniu będą się pojawiać. Jeszcze tylko myślę nad częstotliwością tych filmów, bo ja wiem, żeby Wy byście chcieli, żeby pojawiały się codziennie i generalnie zawsze vlogmasy u mnie się pojawiały codziennie w grudniu. Muszę pomyśleć, bo to jest naprawdę dużo pracy. Duże to jest zobowiązanie. Ale dam Wam na pewno znać wcześniej. Też zastanawiam się też, jak będą te filmy wyglądały, bo wiem, że najbardziej lubicie vlogi. Po prostu takie zwykłe vlogi, najfajniej to się Wam ogląda. Ale są też osoby, które lubią oglądać jakieś świąteczne DIY i tak dalej, więc zobaczymy. No, dajcie znać, co byście chcieli oglądać i czy oglądalibyście w ogóle te vlogmasy, bo wiem, że naprawdę jest mnóstwo ludzi, które je kocha i ogląda w ciągu roku. Po prostu wracacie do tych vlogmasów, bo też dostaję dużo komentarzy z jakichś tam vlogmasów.
czy na przykład wiadomości, że w tym prognozie widziałam to i to, czy możesz mi powiedzieć co do takiego, bo nie mogę tego znaleźć. Więc to jest bardzo miłe i jest to duża motywacja do nagrywania. Dziękuję Wam za oglądanie, ściskam Was bardzo mocno. Jeżeli macie jakieś propozycje, na przykład dekoracji, to dajcie znać, będę bardzo wdzięczna, czy jakieś propozycje pomysłów przystawek imprezowych. Ściskam Was, dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa!